Życzymy tego oczywiście naszej zawodniczce. Na pewno jest w stanie pobiec szybciej niż to było dzisiaj w eliminacjach, ale w eliminacjach liczyło się miejsce. Później kryteria będą nieco bardziej zaostrzone w przypadku walki o awans do finału, ale widać, że Polka w dobrej dyspozycji, w dobrej formie, właściwie przygotowana do rywalizacji w Zurichu. Jezioro Zurickie, tutaj pływają stateczki, dużo oczywiście wycieczek turystów odwiedzających to miasto. Przez półtorej godziny można właściwie całe miasto zwiedzić, patrząc na nie z poziomu jeziora Zurickiego. Nur die ist ja nicht gut.